Siemano, siemano, Kapsnopel z tej strony, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe toczy z Ligi Hiszpańskiej, tak zwana La Liga. Oczywiście na wstępie najlepsi piłkarze to Suarez, Messi oraz ten Varane. Varane już się boję, jeżeli ktoś będzie miał tego Varana, a nawet nie będzie umiał bronić, to i tak mu będzie ten Varane bronił, bo zwykły Varane nawet na te toczy jest świetny. A co dopiero jak ktoś będzie miał tego toczca, nie? Bardzo bym chciał go trafić. Jak czy są tutaj za SBC, czyli Rodrigo, De Jong, Marcelo, oczywiście tych trzech piłkarzy nie będę robił, bo zbieram, no tak, w czwartek albo kiedy, nie wiem kiedy to będzie, ale będzie ten, będzie gwarancja Ligi, La Liga, nie, tocz. I wtedy ja bym chciał, no. No i są nowe karty, Messi, Benzema, Oblak, Suarez, Varane, De Jong, Casemiro, Jordi Alba, Fekir, Carrasco, Lucas Vázquez dostał kartę, Jesus Navas, Gerard Moreno, Marcos Llorente i Koundé. No, powiem Wam, że no, tylko się nie spodziewałem, że Vázquez dostanie, a reszta to wiedziałem. Tutaj nie ma takiej wow, takiego wow, za co on dostał kartę. Powiem Wam, że ten, że z tej pulli bym chciał mieć Casemiro, bo on jest dobry na rezerwę, ale nie. Za mało tempa, nie, ale nie Casemiro, sorry. Carrasco, Marcos Llorente, Koundé, Varane i nawet ten Suarez niech będzie, nie? No. I zobaczmy teraz, czy już są piłkarze z La Liga, drużyna sezonu na rynku, czy oni już są, czy nie. Widziałem skrót meczu Manchester United kontra no ten Ligę Europy kontra Roma. No i co? Roma mogła wyeliminować Manchester United, no szkoda. I dobrze, że nie będzie chociaż finału Ligi Europy Angielskiego, bo by był finał Ligi Mistrzów Angielski i finał Ligi Europy Angielski. No są ludzie na rynku, Koundé to może stanieć, fajne jest Koundé, fajny jest Varane. No Benzema to też jest spoko. No i powiem Wam, że to tych trzech bym chciał mieć: Benzema, Suarez, Koundé i oraz Varane. Jeżeli trafię kogoś innego typu Marcos Llorente, też będę się cieszył. No ale no zrobię tą kartę, tą paczkę z gwarancja to z La Liga. No i co do, no będę robił tego William Carvalho, jest do roboty William Carvalho, też będę go robił. Może być lepszy od Sołczek, ale zobaczymy. Jeżeli będzie gorszy od Sołczka, no to będę grał Sołczkiem. A jak będzie lepszy, to będę wprowadzał tego William Carvalho. No. Na razie Bamforda testuję, bo go zrobiłem. I zagrałem nim dwa mecze i trzy gole. Jedna asysta, tak. No i kto się spodziewał angielskiego finału? No ja nie chciałem. Ja też, no dobrze, że chociaż Liga Europy jest. Fajnie jakby ta AS Roma wygrała. No ale szkoda, no trudno, się mówi. No tak jak mówię, Bamford, tutaj 3 gole, 1 asysta na 2 mecze. Ja go będę testował. Jeżeli Bamford będzie dobry, to zostawię taki skład jaki jest. Wtedy Dembele będzie schodził i Sołczek będzie wchodził. Tak jak mówię, będę testował i Sołczka, i William Carvalho. I powiem Wam, że Arons musi zostać w moim składzie. Neymar, Mbappé i Kanté. No, tych piłkarzy nigdy się nie pozbędę. A jeszcze tutaj powiem Wam, że tym Davisem to lepiej mi się nie gra na ataku niż na SPD, SO, PO, LO. No i jak Bamford się spisze, to będzie mój nowy skład.
Także nowy jest na razie skład testowany i po prostu tyle, nie? I ja już niedługo Mistrzostwa Świata i wcześniej Mistrzostwa Europy, już się nie mogę doczekać. Ciekawe, czy Polska w ogóle awansuje do Mistrzostw Świata, ja bym chciał, bo tak Mistrzostwa Świata bez Polaków to tak nudno. No i co jeszcze mogę powiedzieć, no i tak to ma być. Jeszcze no Varan czy Gomez, no mogą odejść. No bardzo bym chciał tego, tak jak mówię, Kunde trafić, Varana lub Benzema albo Suarez. No i tyle, no co, to jest mój nowy skład, testuję i tyle, no, także widzimy się w następnym odcinku, to już będą za tydzień sprawdzania, czy są nowe tocy, z jakiej ligi, no i będą jeszcze filmiki, jak trafiam kartę. I tak dalej. Będzie pack opening, przecież będę robił będę grał Squad Battles i będę grał też Squad Battles i będę grał Division Rivals. Także jeżeli chcecie dalsze filmiki, to sub, like i elo, elo, yo, 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 elo.